Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, koleżanki i koledzy, z okazji zbliżającego się 2021 roku chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim powrotu do normalności, abyśmy o pandemii COVID-19 mogli mówić tylko i wyłącznie w czasie przeszłym. Chciałbym życzyć miłości i zdrowia w życiu osobistym, spełnienia marzeń, samych sukcesów w pracy zawodowej, realizacji założonych celów. Wszystkiego najlepszego. Rok 2020 obfitował wydarzenia organizowane przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie. Wszystkie inicjatywy, które podjęliśmy, były chęcią dotarcia do jak największej liczby odbiorców. Hasło, które nami kierowało, to pracujemy z sercem na potrzeby polskiego, a przede wszystkim podlaskiego rolnictwa. Rok rozpoczęto organizacją zimowego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, które odbyło się 11 lutego. Na posiedzeniu tym zaktualizowano listę odmian zalecanych dla województwa podlaskiego oraz przyjęto plan badań gatunków jarych na rok 2020. Rok 2020 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. I z tej okazji wspólnie z Instytutem Ochrony Roślin z siedzibą w Białymstoku i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku zorganizowaliśmy Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin w ramach Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin. Uroczyste otwarcie Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin miało miejsce 20 lutego w Operze Filharmonii Podlaskiej. Podczas uroczystego otwarcia zostało przygotowane przez pracowników stacji stoisko promocyjne, jak również dyrektor wygłosił wykład pod tytułem Czy nasiona są ważne? Miesiąc marzec i kwiecień to czas przygotowania puli zakładania doświadczeń. Siewy rozłożone są w czasie ze względu na potrzeby termiczne danych gatunków. Siewy kończymy w maju. Wówczas zakładane są doświadczenia z soją. Ponieważ soja jest gatunkiem raczkującym w naszym regionie, telewizja Białystok wyraziła chęć nakręcenia programu Tym żyje wieś poświęconemu uprawie soi w warunkach województwa podlaskiego. Program ten został wyemitowany 11 maja. Z racji tego, że Podlasie jest najmniej jakby predysponowane do uprawy soi, najsurowszy klimat w Polsce, soja jest roślina ciepłolubna, tym niemniej pojawiają się odmiany, które można z powodzeniem również uprawiać i u nas. Zaopatrzenie w białko do pasz jest to najlepsza roślina spośród roślin bobowatych. To są nasiona soi. Te nasiona są bez zaprawy, są naturalne, bez żadnych dodatków. Tutaj są zaprawione zaprawą, która wspomaga ich rozwój, kiełkowanie, chroni też od szkodników. Popularność soi czy powierzchnia uprawy soi na Podlasiu zależy od tego, w jaki sposób rozwinie się rynek skupu. W chwili obecnej w zasadzie skupu nasion roślin bobowatych prawie nie ma. Wszyscy bazują na importowanej soi genetycznie modyfikowanej, bo tak jest najłatwiej. Z inicjatywy i sfinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego trzyczęściowej audycji rolniczej, w której to pracownicy stacji w Krzyżewie doradzali, jak zabezpieczyć się przed suszą w produkcji roślinnej, nagrano porady agrotechniczne, miało miejsce w polach doświadczalnych z roślinami bobowatymi, grubonasiennymi, zbożami, kukurydzą i ziemniakami. Zaś porady w pratotechnice na użytkach zielonych na trwałym użytku zielonym należącym do stacji doświadczalnej oceny odmian w Krzyżewie. Trzyczęściową audycję nakręciła telewizja Narew. Zapraszam serdecznie rolników Województwa Podlaskiego do obejrzenia programu, w którym będziemy mówić o tym, jak należy uprawiać ziemię, żeby zatrzymać jak najwięcej wody. Bo wody nam brakuje, w ostatnich latach jest ich coraz mniej. Musimy zmienić nasz sposób gospodarowania, nasz sposób uprawy w taki sposób, żeby można było tę wodę wykorzystać najbardziej optymalnie. Zapraszam bardzo. W ciągu ostatnich 6 lat, 5 lat było z dużym niedoborem opadów w okresie wegetacji roślin.
Rok bieżący jest również naznaczony piętnem suszy. Susza to jest temat dyżurny w rolnictwie we współczesnych czasach i ten problem będzie narastał. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć metody agrotechniczne, które na pewno nie zastąpią opadów i wody, ale być może niektóre zabiegi agrotechniczne zniwelują nieco skutki braku opadów. Spotyka się takie zjawisko jak odrzut ze szczytu kolby w okresie suszy. Jest to tak zwana aborcja w kukurydze. Te ziarna najbardziej są podatne na to zjawisko w momencie około 2 tygodni od zapylenia. Nawet 4 dni z takim więdnięciem roślin w okresie wiechowania może nam obniżyć plonowanie około 10%. A już jeśli ta susza się powiększa, pogłębia i wyższe temperatury, nawet skutki braku opadów deszczu sięgają około 30% planowania. W dniach 18-19 czerwca, już po raz 20, zostały zorganizowane przez stację doświadczalną Dni Pola. Z uwagi na obostrzenia związane z COVID-19, Dni Pola odbyły się w zmienionej formule. Tegoroczne Dni Pola przyjęły formę medialną, którą prowadziły Radio Nadzieja, Telewizja Polska Białystok, Radio Białystok i Podlaskie 24. Wszystkie rozmowy z zaproszonymi gośćmi z poszczególnych anten można wysłuchać na naszym Facebooku, a także obejrzeć filmik nakręcony przez Radio Nadzieja zamieszczony na YouTubie SDO. I 2 wydania specjalne Tym żyje wieś wyemitowane 27 czerwca i 5 lipca. Tego dnia naszych Dni Pola rozmawiamy o edukacji. No, po rejestrowe sprawy doświadczalnictwo odmianowe jest to edukowanie rolników i przyszłych rolników, przyszłych użytkowników odmian o ich wartości gospodarczej. Pokazujemy, które są lepsze, które lepiej planują w warunkach województwa podlaskiego. Chcemy tą wiedzę poszerzać, aby poprawić warunki ekonomiczne funkcjonowania gospodarstw. Jest to dla nas bardzo cenny element kształcenia praktycznego studentów w kierunku rolnictwo. Żeby zapoznać się z plonowaniem odmian różnych roślin, roślin bobowatych, zbóż, traw. Także jest tu cała gama związana z plonowaniem zarówno roślin form ozimych, jak i form miarych. Dni pola są ważne, bo pokazują, że trzeba uprawiać bardzo dobrze rośliny, że trzeba dbać o jakość odmian i korzystać z oferty, którą nawet mamy my u nas w regionie, czyli oferty skrzyża. Lipiec to nie tylko gorący miesiąc pod względem temperatur, ale również pod względem prac polowych i wydarzeń w stacji. Już 3 lipca po raz pierwszy ponad 20-letniej historii zespołu do spraw porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego posiedzenie wojewódzkiego zespołu odbyło się korespondencyjnie. Na podstawie wniosków i opinii członków zespołu spotkało się tylko prezydium zespołu, które przyjęło wnioski poszczególnych członków i ustalono dobory odmian gatunków ozimych. Od ponad 2 lat wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego promujemy i zachęcamy do uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i soi. Te gatunki były inspiracją do nakręcenia spotu reklamowego pod tytułem Rośliny bobowate grubonasienne jako cenne źródło białka i pożytek pszczeli. Udział w spocie reklamowym wzięli Andrzej Beja-Zaborski i Krzysztof Dzierma, znani lubiani podlascy aktorzy. Spot nakręcony przy udziale partnerów, to jest firma Agrocentrum, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie. A ty co taki markotny, że aż ryby uciekają? Stało się co? Stało się, stało. Na razie jeszcze nic. To ty na emeryturze przepowiednio zajął się. A tam przepowiednio, tam. Sen jakiś straszny miałem. Karinka w jakieś piekło popadła, czy coś takiego. A jak chemię dają, to szkodzi środowisku glebowemu. To co rolnicy robią? To co, więcej chemii dają? No a co mają robić? Wprowadzić do uprawy rośliny bobowate grubonasienne. Groch, bobik i łubiny. A soja? Soja też. Właśnie.
Tak właśnie powinna wyglądać polska współpraca. Wyprodukować i sprzedać. Bo co swoje, to swoje! Rolniku, uprawiając rośliny bobowate, poprawiasz jakość swojej gleby oraz zmniejszasz ilość importowanej genetycznie modyfikowanej śruty sojowej. Właśnie! Chęć promocji życia na wsi i zachowania tradycji rolniczych przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zorganizowany został przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie w dniu 9 sierpnia piknik rolniczy, na którym promowana była Szkoła Rolnicza im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie i wiele tradycji rolniczych, m.in. oborywanie przepiórki. Relacje z pikniku rolniczego można było obejrzeć na Podlaskie 24. Piknik rolniczy był również miejscem promocji spotu reklamowego Same Swoje, gdzie pan Krzysztof Dzierma, filmowy ksiądz i wnuczka komendanta Karinka opowiadali wrażenia z planu i rozdawali autografy. Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że będzie kontynuowany. Dwukrotnie z Andrzejem Zaborskim kręciliśmy taką reklamę promującą właśnie nowe uprawy, sposoby uprawy, no i oczywiście szkołę i cały ośrodek badawczy. To jest specyficzny piknik rolniczy. To jest piknik przy szkole, która miała zamrzeć, a jednak mimo wszystko nie. Rozwijać się myślę, że będzie. Ma przebogatą historię. I właśnie tego typu miejsca należy wspierać. Na tych miejscach budować nowoczesną przyszłość polskiego rolnictwa. Wykłady naukowe, rozmowy o wymaganiach i użyteczności odmian kukurydzy i soi oraz prezentacja potraw z tych roślin odbyła się 3 września podczas Dni Kukurydzy i Soi w Krzyżewie. Przedsięwzięcie współorganizowane było przez Samorząd Województwa Podlaskiego. W tegorocznym Dniu Kukurydzy i Soi udział wziął wicemarszałek Stanisław Derechajło. Moi drodzy, będziemy się dużo rozmawiali o soi, będziemy rozmawiali o kukurydzy, ale młodych ludzi zachęcam, żeby naprawdę porozmawiali o soi, bo sam już przeprowadziłem bogatą rozmowę z przedstawicielami firm produkujących nasiona soi i zastanawiam się głęboko, czy w swoim gospodarstwie w tym roku nie posiadać soi, bo musimy wprowadzić nowe rośliny bobowate też, ale kwestia, czy na tym zarobimy. I ja muszę zawsze dodać te pieniądze tak, żeby nam to się zbilansowało i o tym będziemy, i o tym rozmawiajmy, o tym starajmy się dyskutować. Dzień Kukurydzy i Soi organizujemy w Krzyżewie już od kilku lat dla soi, a na kilkanaście lat dla kukurydzy. Dwa gatunki w zupełnie innej sytuacji w województwie podlaskim. Kukurydza powszechnie znana, rolnicy potrafią ją uprawiać, uprawiana na dużym areale. Produkcja mleka w województwie podlaskim nie udałaby się tak rozwinąć, jak się rozwinęła bez kukurydzy. Podstawowa pasza w żywieniu bydła i znakomita pasza. 23 września w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku odbyła się konferencja promująca spot Same Swoje, realizowany w ramach projektu Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie. Konferencję otworzył Stanisław Derechajło, wicemarszałek województwa podlaskiego. W konferencji udział wzięli aktorzy i partnerzy projektu. Wrzesień to również ważne wydarzenie dla Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie, ponieważ w tym dniu, podczas Dnia Jedności Rolniczej, który obchodzony był w Świętej Wodzie, pani kierownik działu badawczo-doświadczalnego SDO w Krzyżewie, dr inżynier Jolanta Puczel, otrzymała medal Świętego Izidora Oracza, patrona rolników. Nie mniej ważny dla Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie był dzień 30 listopada, w którym to odbyła się pierwsza olimpiada wiedzy z zakresu uprawy roślin bobowatych, grubonasiennych i soi. Organizatorem olimpiady był Samorząd Województwa Podlaskiego. Olimpiada skierowana była do uczniów szkół średnich rolniczych. W olimpiadzie udział wzięło 9 szkół o profilu rolniczym, które wytypowało łącznie 22 uczniów. W kapitule oceniającej była dr inżynier Jolanta Puczel, kierownik działu badawczo-doświadczalnego i główny specjalista do spraw uprawy tych gatunków.
Szanowni Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście razem z nami przez ten jakże trudny rok. Z tego miejsca szczególne podziękowanie kieruję na ręce pana wicemarszałka Stanisława Derychajło za życzliwość i przychylność w realizacji naszych przedsięwzięć, które bez finansowego wsparcia samorządu województwa podlaskiego nie moglibyśmy zrealizować. Z całego serca dziękuję.